Ze zmiennym szczęściem radzą sobie nasi reprezentanci na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 17-letni Krzysztof Chmielewski awansował do olimpijskiego finału na 200 metrów stylem motylkowym. W swoim wyścigu półfinałowym pobił rekord życiowy i zajął 5. miejsce, a łącznie 7., co dało mu awans do ścisłej 8. Aleksandra Kowalczuk przegrała w ćwierćfinale z Serbką Milicią Mandić w taekwondo w kategorii plus 67 kg. Polka może mieć jeszcze szansę w repasażach. Agata Ozdoba-Błach przegrała w ćwierćfinale olimpijskiego turnieju judo w kategorii do 63 kg z Włoszką Marią Kentracio. Polka ma jeszcze szansę na brązowy medal. Powalczy w repasażach. Do niespodzianki doszło w szpadzie. Polskie szpadzistki przegrały z Estonkami 26-29 w ćwierćfinale turnieju drużynowego na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W meczu o 5. miejsce przegrały z Amerykankami, zajmując tym samym 6. lokaty. Kajakarstwo górskie. Klaudia Zwolińska zajęła 10. miejsce w półfinale K1 i awansowała do finału. Polscy koszykarze 3-3 przegrali z Belgami 14-16 w ostatnim meczu grupowym. Strzelectwo. Aneta Stankiewicz i Tomasz Bartnik na 8. miejscu kończą drugą rundę zawodów mixtów w strzelaniu z karabinu pneumatycznego.